Witam Was w mojej willi. Dzisiaj byłem w sklepie i tak sobie pomyślałem, że upiekę sernik. Taki puszysty sernik z serem i ze śmietaną kremówką. I to wszystko się tam zmiesza i uklecę z tego jakiś sernik fajny, taki elegancki. Żeby zrobić taki sernik, należy zebrać parę produktów. Ja to zebrałem tak. Poszedłem do sklepu, kupiłem tak. Twaróg w kubełku. Ludziska, nie kupujcie najtańszych twarogów. Kupcie ten droższy trochę. Zobaczycie, on ma być gęsty, sernik będzie lepszy. Tak, dwie śmietanki 30. To w sumie jest 800 ml. Paczka biszkoptów 120 g. 7 jajek dużych lub 8 mniejszych. Pół kostki masła, no w temperaturze pokojowej, żeby to nie było za twarde masło. 3 łyżki kaszki manny. 3 budynie waniliowe, mogą być bez cukru. Szklanka cukru 200-220 g. 100 g rodzynek. No i do tego tak, mikser, jakiś pojemnik, żeby to wszystko potem tam wymieszać. Foremka wyścielana papierem, wymiary potem podam, bo nową sobie kupiłem. No i lampkę wina. No, też się sprzyda. No, no zaczynamy. No. W pierwszym etapie bierzemy te biszkopty, wrzucamy do miksera. Jak ktoś ma takiego miksera, niech sobie kupi. I je miksujemy. Na taką grubą mączkę miksujemy. Powstała taka mączka. Odkładam to na razie na bok. Nie interesujemy się tym przez chwilę. To. Następnym etapem jest oddzielanie białek od żółtek lub żółtek od jajek. Nie wiem, jaka jest kolejność, ale po prostu je rozdzielimy. No, zaczynamy. Voilà. Po oddzieleniu żółtek od białek, albo białek od żółtek, na razie tak, białko odstawiam na bok. No, tak właśnie, a żółtka będziemy ucierać. Proszę bardzo, takie skomplikowane to urządzenie jest. O, wrzucamy do misy. Do tego szklankę cukru, a czyli dajmy na razie pół szklanki cukru. Wsypujemy pół szklanki cukru, bo cała reszta będzie później do jakiejś piany, tam będziemy wbijać to. No. I to wszystko ucieramy. Następnie dodajemy pół kostki masła. Ja sobie tak pozwoliłem je trochę w plasterki pokroić, żeby mi się to szybciej zmiksowało. No. Miksujemy to. Tak. Powstała nam taka jednolita masa, a teraz sobie pozwolę to przerzucić na to urządzonko. Jest. I teraz tak. Do tej masy dorzucamy teraz tego naszego wyśmienitego sera i delikatnie miksujemy. Następnie tak, kasza manna, 3 budynie, 1, 2, 3, wszystko miksujemy. Jak już nam się ten sernik fajnie wymieszał, oddzielamy sobie na jakiś półmisek 12 łyżek tego sera. 3, 4, 12. Dobrze. Do tej całej reszty wrzucamy rodzynki. Można je wcześniej namoczyć w wrzątku i odsączyć. Będą takie pulchniejsze. O. Jeszcze chwilę miksujemy. Całą tą substancję przerzucamy do tej wielkiej michy. Odkładamy to na bok, a miskę myjemy. Następnie zrobimy bitą śmietanę. Wlewamy te 800 ml śmietanki 30. Do tego reszta cukru i ubijamy. A właściwie, żeby to było szybciej, to zrobimy to tak. No, ja wykorzystałem bardzo dobre czary. Jaki czar? Taka bita śmietana, proszę bardzo. Gęsta. Dobra, dobra. Przechwalaj się, Mariusz. Gęsta, puszysta. I tą bitą śmietanę teraz wrzucamy do tej naszej, no do tego naszego sernika z tymi rodzynkami. Nie mieszamy, tylko na wierzch. O, tak, tylko wrzucamy. I michę znowu ponownie myjemy. Po umyciu miski, dobra rada, należy tą miskę dobrze wytrzeć do sucha ręcznikiem papierowym. Wrzucamy wcześniej przygotowane białko. Będziemy bić pianę. A, do tego jeszcze przydałoby się odrobinę, tak, szczypta soli. Nie za dużo. Szczypciu. I bijemy pianę. A właściwie to użyję trochę czaru. No i super. Tak, piana jest już gęsta. Może ją w ten sposób pokażę. O. To jest dowód. No. No może tak. O. Nikt nie widział. Ale jest gęsta. O. Teraz tak, to całą tą bitą śmietanę, pianę wrzucamy jako trzeci składnik do tej naszej wielkiej misy. Aha, w międzyczasie, dobra rada. Włączcie sobie piekarnik, nastawcie go na 190 stopni, niech się grzeje. Najlepiej tuż przed przygotowywaniem tego wszystkiego. Wtedy będzie szybciej. No. Ja tak zrobiłem. I nie użyłem żadnych czarów. Dobra. To jeszcze na ułamek sekundy odstawiamy. I teraz tak. Te 12 łyżek, co my oddzielili wcześniej od tego sernika, łączymy. Zaraz. Tak, łączymy z tym biszkoptem zmielonym i robimy z niego taką masę. I to mieszamy. Ok. Jest. I teraz tak. Do naszej formy przygotowanej, tutaj wyścielanej, wrzucamy ten właśnie tą masę biszkoptową i robimy taką pierwszą warstwę. Sztuką jest to rozprowadzić dobrze. Nie nerwowo. Ja tu się wspomagam troszeczkę wodą. Zamaczam lekko tą łyżkę w wodzie, wtedy ta łyżka ma lepszy pocisk. Niestety tu czarów nie mogę użyć. No. Warstwa ułożona. Nie było to łatwe, muszę przyznać. No. Odkładam to na sekundę. I teraz tak. Tu mamy tą substancję. Ja muszę jakąś miskę, jakąś taką łyżkę wziąć. No. Już. No nie ma, nie ma, nie ma. Jest. No. I przy pomocy tej takiej drewnianej łyżki delikatnie teraz to wszystko mieszamy. Ten sernik z tymi rodzynkami, tą bitą śmietanę wyczarowaną i tą pianę z jajek też wyczarowaną. Wszystko wyczarowuję tutaj na tych przepisach. I to delikatnie tak Nawet mogą zostać takie małe grudki tego, tej bitej śmietany, nie przeszkadza to. O, spójrzcie, jakie to jest puszyste. Aż się całe tak trzęsie. Trzęsie mi się galareta na rzęsie. O. Piekarnik mamy już nagrzany na 190 stopni. Ok. I teraz tak. Na tą warstwę. Na tą... O. No to wino też. Na tą warstwę teraz. O. Tą biszkoptową wlewamy ten nasz miks przecudowny. No i teraz to ładnie wszystko wyrównujemy. Spójrzcie, cudowny, puszysty. O, prawdziwe cudo. Pyszny. I teraz to wszystko do piekarnika. Ze 190 zmniejszamy na 170 stopni i pieczemy przez około godzinę. Po około godzinie piekarnik wyłączamy, temperaturę i ja to mówię tak, lekko uchylamy na ścierę. O. I delikatnie go schłodzimy. Niech się schłodzi aż do całkowitego wychłodzenia. Nie wiem, ile to zajmie, no ale to ze 2 godziny. Nie ruszać wcześniej, nie dotykać, bo klapnie. Po paru godzinach taki jest efekt właśnie końcowy. Moment. Voila! Proszę bardzo. Czary mary. Paczek jest dobrze spieczony. Wygląda dobrze, jest dość wysoki. I teraz tak, pokroimy kawałek, skroimy kawałeczek. Ciasto wyszło puszyste. I bardzo smaczne. Wszystkim polecam. Życzę wszystkim smacznego. Znikam. No. No już wystarczy, to się uwierzę, nie? No to ja może lepiej wszystkich pożegnam i życzę smacznego. Nie, muszę zobaczyć.